Co dobrego dziewczyny chcecie powiedzieć? My realizujemy reportaż na temat Aleksander Świętochowski, hetman polskiego pozytywizmu, i chciałybyśmy zobaczyć wpis do księgi parafialnej. No, bardzo się cieszę, że tutaj zajmujecie się historią, że chcecie tutaj poznać, tutaj dzieje nie tylko polskie, ale tutaj dzieje tej małej ojczyzny, jaką jest nasze miasto Stoczek Łukowski, gdzie się urodził. Ten bohater, którego chcecie tutaj odszukać, jego korzenie, jego pochodzenie. Za chwilę tutaj przyniosę tutaj księgi parafialne, archiwalne z XIX wieku. Zobaczycie, jak to tutaj było pisane i jak w tej chwili zaczęło się tutaj jego życie, nie tylko to takie ziemskie, ale to życie duchowe, jakim jest właśnie chrzest, przez którym człowiek staje się taki w pełni człowiekiem. Dlatego z całą radością udostępnię wam tutaj te dane, jeżeli te są w naszych księgach parafialnych. No, widzicie, tutaj są akta urodzonych. Tutaj może pan pokaże. Tutaj te akta urodzonych od 1848 roku do 1862 roku. Tak wygląda księga archiwalna, która się przechowała do czasów dzisiejszych. A teraz poszukamy właśnie Aleksandra Świętochowskiego, który was interesuje. I bardzo dobrze, że tutaj kiedy to się dokładnie urodził ten wasz... 18 stycznia. 18 stycznia 1849 rok. No i go szukamy już, 1849 rok. Stoczek Łukowski, tak? Stoczek Łukowski, tak, dziewczyny? Jakie tutaj jest pismo, weź tam zapal światło może, żeby było jeszcze o więcej troszeczkę widoku. No, akta się spisywało tak jak po dzień dzisiejszy, bardziej jeszcze opisowo. Widzimy, że tutaj to kiedyś bardzo przestrzegano tego, aby to było tak bardziej tak skrupulatnie. Jakie pismo piękne. Równiutkie, tak jak było. Pismo piękne. Tutaj mamy tego 1800. Pod lupą może pani pokaże, bo to człowiek starszy, to musi już się posługiwać tutaj takim sprzętem, jakim lupa jest. 52 roku, to mamy za daleko już. To mamy wcześniej, to jest 1849 rok, tak. Was interesuje. Pewnie wpis jest po kilku dniach, tak? No, zwykle kiedyś dzieci po 7 dniach od urodzenia przynoszono do chrztu, bo był tak zwany jeszcze kiedyś wywód. Przez 40 dni kobieta po urodzeniu dziecka nie mogła w pełni uczestniczyć we mszach świętych w kościele. Wtedy następowało tak zwane tej oczyszczenie kobiety. Powiemy, że każdy z nas rodzi się w grzechu pierworodnym. I dlatego właśnie tutaj 1849 roku. I właśnie tutaj znajdziemy akta. On się urodził. Tutaj mamy w spisie naszym. Tutaj mamy, że pod numerem 13. Zobaczymy. No i proszę bardzo.
działo się w mieście Stoczku dnia 8 lutego 1849 roku w godzinie 3 po południu stawił się Feliks Świętochowski, lat 23 mający, nauczyciel szkoły elementarnej w mieście Stoczku. W obecności Dionizego Mieczkowskiego, lat 40 i Franciszka Lutego, lat 40 liczących obydwu gospodarzy w Stoczku. I okazał nam dziecię płci męskiej, urodzone w Stoczku dnia 18 stycznia roku bieżącego w godzinie wieczornej. Się cieszymy ogromnie, że tutaj się interesujecie historią, że takie wartości patriotyczne nie tylko chcecie zachować dla siebie, ale w przyszłości mam nadzieję przekazać też i pokoleniom kolejnym, żebyśmy mogli wszyscy znać i historię naszych bohaterów, z których jesteśmy dzisiaj dumni, no i historię naszych przodków, a kiedyś będą poznawać naszą historię, jakimi byliśmy Polakami, katolikami, pewnie uczniami, gdzieśmy się urodzili, jakich mamy rodziców chrzestnych. Także no, życzę wam tutaj w tym względzie tutaj jak najwięcej zainteresowania, bo warto się interesować no też i przeszłością, żeby dobrze budować teraźniejszość. No i przygotować sobie taką właściwą przyszłość. Chrzeń Wam Boże. Czy uważa Pani, że twórczość Aleksandra Świętochowskiego jest ważna także dzisiaj dla naszego pokolenia? Aleksander Świętochowski urodził się 170 lat temu. Przez te lata wiele się w naszym kraju, w naszym społeczeństwie zmieniło. Hasła, które on rzucał, pracy organicznej i pracy u podstaw, były realizowane przez kolejne pokolenia Polaków. Ale ciągle te myśli Świętochowskiego są ważne. I jego przykład osobisty, przykład nieustannej pracy, ciągle w nas jeszcze, Polakach, nawet dzisiaj, pokutuje ten romantyczny mit Polaka, bohatera ginącego za ojczyznę. Ciągle próbujemy walczyć. Nie mamy wrogów zewnętrznych, więc walczymy ze sobą. Są w kampanii nienawiści, są fale hejtu. To ciągle dzieje się w naszym, dzisiaj w naszym życiu społecznym. A Świętochowski mówił, że nie walka, tylko praca. Praca organiczna, praca u podstaw. Tak jak mówiłam, kolejne pokolenia pracowały i wiele już osiągnięto, ale przed waszym pokoleniem, przed następnymi pokoleniami, jeszcze ciągle wiele wyzwań, bo musimy dążyć do zrównoważonego rozwoju, który można porównać, prawda, do idei pracy organicznej. Kiedy traktujemy nie tylko społeczeństwo jako jeden organizm, ale traktujemy też ten organizm bytujący w danym środowisku. Więc wiele pracy, żeby następnym pokoleniom przekazać nasz kraj silny, bogaty, ale także z bogatą przyrodą, ze zrównoważonym rozwojem. Skąd jeszcze możemy czerpać wiedzę na temat życia i twórczości Aleksandra Świętochowskiego? Oprócz wielu źródeł internetowych, z których lubi korzystać młodzież, mamy oczywiście szereg publikacji tutaj związanych z postacią Świętochowskiego. Do nich dołączy niedługo takie opracowanie, które powstanie jako zbiór materiałów zgromadzonych na sesji popularno-naukowej Świętochowski znany i nieznany. Przewidujemy publikację pod koniec roku. Zapraszamy do biblioteki. Dzień dobry. Dzień dobry. Znajdujemy się na ulicy Aleksandra Świętochowskiego. Z czym Pani się kojarzy jego postać? No, nazwisko Świętochowskiego jest w Stoczku nam bardzo dobrze znane. To syn stoczkowskiego nauczyciela. No, działacz pozytywistyczny, publicysta. Dzisiaj jest kolejny dzień podążania śladami bohatera naszego reportażu. Aleksandra Świętochowskiego, pisarza i publicysty urodzonego 170 lat temu w Stoczku Łukowskim. Młodzi dziennikarze Liceum Ogólnokształcącego i Technikum pod kierunkiem polonistki pani Ani Czub i bibliotekarki pani Ani Kani oraz grupa uczniów Zespołu Szkół nr 2 imienia Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie z opiekunami jadą do Gołodczyzny w powiecie ciechanowskim, gdzie wiele lat swojego życia spędził hetman polskiego pozytywizmu.
Spróbujemy dociec, dlaczego tak wybitna postać zajmuje stosunkowo mało miejsca w podręcznikach szkolnych w porównaniu do innych pisarzy i publicystów polskiego pozytywizmu, takich jak Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa czy Henryk Sienkiewicz. Nareszcie dojechaliśmy do miejscowości Gołodczyzna, w której Aleksander Świętochowski, poseł prawdy, spędził najpiękniejsze lata życia. Z nieba leje się żar, temperatura w cieniu 32 stopnie. Idziemy do Muzeum Pozytywizmu w Gołodczyźnie. W salonie Dworku Szlacheckiego przywitał nas Aleksander Świętochowski razem ze swoim przyjacielem Franciszkiem Rajkowskim, lekarzem z Ciechanowa. Wynająć jej jakiś pokój. Nie stać było, więc siedziałam w domu. Mój brat, który był legionistą, zapamiętały wielbiciela Piłsudskiego. Znajdujemy się przed pięknie usytuowaną na terenie parku willą o nazwie Krzewnia, w której żył i przez wiele lat tworzył Aleksander Świętochowski. Aleksander Świętochowski, wielki polski pozytywista, urodził się 18 stycznia 1849 roku w Stoczku Łukowskim na Podlasiu, natomiast zmarł 25 kwietnia 1938 roku w Gołodczyźnie i został pochowany nieopodal na małym wiejskim cmentarzu w Sońsku. Stoimy przy pomniku Aleksandra Świętochowskiego, który powstał dzięki Towarzystwu Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. Róże, które widzimy wokół pomniku Aleksandra Świętochowskiego, związane są z tym, że sam pomnik został pobudowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, żeby postać Aleksandra Świętochowskiego nie została zapomniana, a może bardziej została bardziej upamiętniona. Natomiast kwiaty to nic innego, tylko kwiaty te, które najbardziej kochał za swojego życia, które uprawiał tutaj podczas swojego pobytu w Gołodczyźnie. 120 gatunków róż hodował Aleksander Świętochowski. My oczywiście tyle nie mamy, ale jednak chociażby ta skromna część kwiatów, które tutaj rosną, nie w jakiś sposób udoskonalą wizerunek i postać Aleksandra Świętochowskiego. Czy Aleksander Świętochowski przyjaźnił się z innymi twórcami pozytywizmu, takimi jak Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz? To znaczy, że do końca nie można nam powiedzieć, czy to była przyjaźń. Na pewno się bardzo dobrze znali, na pewno współpracowali, chociażby ze względu na to, że razem studiowali w szkole głównej, spotykali się na zjazdach studenckich, ale także to, że na łamach gazety Prawda ukazywały się dzieła zarówno Sienkiewicza, jak i Prusa. Stąd jakiś kontakt z sobą otrzymywali, ale czy to można nazwać przyjaźnią? Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Dziękuję. Dlaczego tak wybitna postać zajmuje stosunkowo mało miejsca w podręcznikach szkolnych? Myślę, że związane to jest przede wszystkim z tym, że dzieła Aleksandra Świętochowskiego w większości to dzieła naukowe. Są to rozprawy filozoficzne, rozprawy naukowe, można powiedzieć dla wybranych, zajmujących się filozofią czy literaturą, a nie dla szerokiego grona czytelników. Część dzieł Aleksandra Świętochowskiego zostały wydane w języku niemieckim podczas studiów w Lipsku w bardzo małych nakładach, stąd na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że znaleźć jakąś książkę Aleksandra Świętochowskiego jest bardzo trudno. Historia chłopów polskich, właściwie ostatnie jej wydanie, to jest chyba z lat tuż przed wojną, też już raczej trudno dostępna, mają ją tylko, znajduje się w prywatnych rękach, może w niektórych bibliotekach.
A trzeba powiedzieć, że tych dzieł Aleksandra Świętochowskiego powstało bardzo dużo. Trzy, które napisał z kiłku życia, czyli Twinko, Nałęcze i Genealogia teraźniejszości. Sama je czytałam, polecam. Godne przeczytania, pisane zupełnie innym językiem, do jakiego byśmy się przyzwyczaili u innych pisarzy, czy chociażby nowele. Też budowa nowel jego jest zupełnie inna niż ta, którą spotykamy u Prusa czy u Sienkiewicza. W sprzedażach internetowych można jeszcze znaleźć te książki, może warto pogrzebać w bibliotekach, w tych takich głównych bibliotekach, na przykład Bibliotece Narodowej w Warszawie, żeby znaleźć dzieła i może przez to jakby szerokie zainteresowanie z powrotem dziełami Aleksandra Świętochowskiego spowodujemy to, że postać bardzo barwna, bardzo ciekawa, godna uwagi Aleksandra Świętochowskiego na nowo ożyje w sercach zarówno czytelników, jak i ludzi, bo uważam, że to temu człowiekowi się należy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Znajdujemy się na cmentarzu w Sońsku u grobu Aleksandra Świętochowskiego. Tak jak sobie zażyczył, żeby grób był skromny, charakteryzuje nawet ta płyta, taka jakby lekko poszarpana, zrobiona specjalnie, chociaż na początku jej nie było, był tylko ten kamienny krzyż i ten postument, na którym ten krzyż stoi. Świętochowski zażyczył sobie, żeby był pochowany z głową skierowaną ku szkole, którą za swojego życia utworzył i myślę, że tak mniej więcej to wygląda. Widać także napis Maria Świętochowska-Grossman, czyli nikt inny, tylko jego ukochana Marysia, która sobie zażyczyła, żeby po śmierci być pochowanym z nikim innym, tylko właśnie ze swoim ukochanym. Ale Maria przeżyła 102 lata, umarła w 2004 roku i według jej życzenia faktycznie spoczywa razem z panem Aleksandrem Świętochowskim. Obok grób męża, drugiego męża pani Marii, pana Henryka Grossmana. W grobie spoczywa także matka Marii, Klementyna Żydowo. Na miejscowym cmentarzu znajduje się grób Aleksandra Świętochowskiego, który zmarł w Gołotczyźnie w 1938 roku. Pomodlimy się za duszę zmarłego i zapalimy znicz. W grobie spoczywa również żona Aleksandra Świętochowskiego, Maria Świętochowska-Grossmanowa. Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy, jest zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie. Szkoła kontynuuje pasje społecznikowskie Aleksandry Bąkowskiej, założycielki Fermy Praktycznej Gospodarstwa Domowego dla Dziewcząt Wiejskich i Aleksandra Świętochowskiego, założyciela Fermy Praktycznej Gospodarstwa Domowego dla Chłopców Wiejskich, którą nazwał Bratne. Nauka w tych szkołach była bezpłatna. Wychowywały one młodzież na światłych obywateli, patriotów i społeczników. Spotkamy się z panią dyrektor Wiesławą Gąsiorowską. Witam Państwa w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie. Nasza szkoła została założona przez pozytywistę Aleksandra Świętochowskiego dzięki jego funduszom, jak i darowiźnie Aleksandry Sędzimirów-Bąkowskiej. Szkoła zacna, w tym roku obchodzimy 110-lecie istnienia szkoły. 6 lipca planujemy zjazd absolwentów. W jakich kierunkach kształci szkoła obecnie? Szkoła, mimo że staruszka, trzyma się bardzo dzielnie, rozwija się, wprowadzamy nowe kierunki, mamy 100-hektarową farmę, piękne tereny zielone, infrastruktura jest naprawdę godna pozazdroszczenia. Aleksander Świętochowski jest związany nierozwijającym
nierozerwalnie z Gołodczyzną. Tu spędził bardzo dużą część swojego życia, a swoim dziełem i pomnikiem, który pozostawił, jest właśnie szkoła w Gołodczyźnie. Budynek starej szkoły znajduje się na terenie szkoły, a my czynimy starania, by go rewitalizować.